Kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dawno mnie nie było, jak wiecie, ja mam takie właśnie przerwy, ale to jest związane właśnie też z pracą. No i dzisiaj przychodzę, otworzyłam właśnie buteleczkę 35 ml, którą kupiłam, którą zapowiadałam, że zrecenzuję Miss Dior Parfum, która była na wyłączność tylko w UK na cały miesiąc, nie było jej nigdzie, ja mam nadzieję, że właśnie teraz już jest. Jest ona bardzo... Pierwsze moje wrażenie, ja Wam nie wiem, czy wspominałam, a ja mam nadal butelkę Absolutely Blooming i jest to bardzo, bardzo podobna jakby formulacja. Tym zapachem stoi oczywiście Francis Kurkdjian jako właśnie ten dyrektor. On chciał jakby reinventing, stworzyć nową formulację, ale oczywiście zachować też tą starą, tą szyprową taką woń. Nie wiem, czy mu się udało, czy nie. Dla mnie ten zapach jest naprawdę tak jak Absolutely Blooming. Otwiera się tak samo i kończy tak samo. Może jest mniej słodki. Główne nuty tutaj to jest mandarynka, jest też brzoskwinia, jest dzika truskawka. Nie wiem, czy to jest dzika truskawka, widocznie rosnąca gdzieś na dziko. Jest też jaśmin i takie nuty kwiatowe. Jest też tutaj taki drzewna nuta i oczywiście patchouli, no i amber. Ten zapach, powiem Wam, jak psikałam go pierwszy raz w perfumerii i kręciłam właśnie te shorty, był dla mnie taki bardzo czysty, bardzo, ja bym powiedziała, kwiatowo taki owocowy, ale gdzieś była właśnie nie ta świeżość. Kiedy psiknęłam na bloter, no to właśnie on się tak fajnie otwierał i ja bardzo mi się to podobało. Natomiast kiedy psiknęłam na sobie i właśnie psiknęłam go już jakiś czas, on jest taki bardziej pudrowy, to wykończenie po 2-3 godzinach u mnie jest bardzo pudrowe. Jest ta słodycz tej truskawki, ale jest to dla mnie taka właśnie kopia tego Absolutely Blooming. Ja to wyraźnie, wyraźnie gdzieś widzę. Nie wiem, czy ta innowacja poszła w dobrą stronę, czy złą. Powiedzcie mi, jeżeli właśnie dostaliście ten zapach, albo możecie go powąchać. Buteleczka jest właśnie bardzo śliczna. Słuchajcie, to nie jest plastik, to jest tweed. To jest ten materiał taki lureksowy jakiś. Jest bardzo słodka. Wypuścili w 35 ml, 50 setce. Za setkę, pamiętam, było 140 funtów. Ja zapłaciłam za tą chyba 65, więc ona jest bardzo droga, ja uważam, na takie maleństwo, no ale to jest parfum. Jeśli chodzi o tutaj trzymanie się, ona się trzyma dobrze, ale dla mnie robi się bardzo pudrowa i taka troszeczkę delikatniejsza. Oczekiwałabym od wody perfumowanej troszeczkę właśnie mocniejszej jakby tej adoracji i gdzieś, żeby ona się dłużej trzymała. Nie podobają mi się te nuty, które otwierają, znaczy one mi się podobają na papierze, jak psikam na bloter, natomiast nie kręci się na mnie. Na moim zmienia się właśnie w tą pudrową, taką jaśminowo-truskawkową gdzieś woń i taką zostaje. Niemniej oceniać w sumie, czy ta jego Kurkdjiana, ta nowa wersja jest lepsza lub gorsza, nie wiem, czego oczekiwać. Dla mnie, że jest to Absolutely Blooming, taka wersja na nowo, to świadczy o tym, że on chyba poszedł w ten kierunek, co ja nie wiem, czemu to ma służyć, no ale może to chodziło też o zachowanie, nie wiem, tej struktury Diora i Miss Dior wersji, nie wiem, sama nie wiem, jak na to odpowiedzieć. Natomiast cieszę się, że kupiłam, mam też pełne opakowanie Absolutely Blooming, więc generalnie może pokuszę się o to, żeby zrobić taką dłuższą recenzję i zobaczyć, jak one się dalej otwierają, bo wydaje mi się, że Absolutely Blooming jest dużo ostrzejsza i bogatsza, jeśli chodzi o trzymanie się i nawet tą kwintesencję. No ale no nie wiem, być może później, jak będę ubierać ten zapach na co dzień, chociaż nie mogę wyjść ze swoich innych zapachów, moich ulubionych, kto ogląda mnie, to wie, tym bardziej, że kupiłam znowu na nowo
parę zapachów, bo jest to bardzo fajny teraz sezon, kiedy wychodzą dużo perfum w moim takim jakby przyciągają mnie i takie moje zapachy. Niedługo Wam właśnie pokażę nowy Valentino Donna Born in Roma Green Stravaganza, za którym chodziłam, w końcu kupiłam. Jest to zapach, który na pewno będę ubierać, na pewno będę nosić i pokuszę się niedługo o recenzję oczywiście, ale już wiem, że będę go lubić. Oni dawali taką super miniaturkę właśnie zapachu, do którego się przymierzam. Mam Coral Fantasy, ale nie mam Born in Roma, tą oryginalną. No i oczywiście mam też Jo Malone, nową wersję Sweet Pea, tą ze słodkim, ja bardzo lubię słodki groszek, więc też Wam niedługo przedstawię. No ale chciałabym wiedzieć, podzielicie się czy ze mną swoimi komentarzami, czy widzieliście tą wersję, czy już jest w Polsce, jak ją odbieracie i co myślicie o tej reinwencji kurkurzjana, czy lubicie, czy nie, czy poszedł w dobrym tutaj kierunku, czy w złym, no i co na ten temat właśnie myślicie. Dziękuję wszystkim za komentarze, za cierpliwość tutaj w oczekiwaniu na film, no i oczywiście serdecznie Was pozdrawiam, no oczywiście zapraszam Was do lajkowania, szerowania, żeby więcej ludzi mnie oglądało, no i wiecie co, i no oczywiście do subskrypcji, do lajkowania, no i koniecznie powiedzcie co myślicie, bo ja sama nie wiem, jestem taka zdezorientowana, czy tak, czy nie, czy mieć, czy kupić, czy poszedł w dobrym kierunku kurkurian, czy nie. Do zobaczenia, życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia.